Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Team Bearborn. Kochani, ostatnio mieliśmy problemy, delikatnie mówiąc, z drewnem. Dzisiaj postaramy się to delikatnie urozmaicić, w szczególności, że w końcu zrobiliśmy chatę leśnika, więc mam nadzieję, że jakoś nam się to teraz delikatnie zacznie powodzić. Ale tak, mamy problem z jedzeniem i to masakryczny, więc będę chciał delikatnie tutaj podpracować z naszymi farmami. Ojej, dobra, farmy. I tak, problem jest taki, że musimy do zniszczenia zrobić to. Ty już nam nie jesteś tu potrzebny w żaden sposób. Nie to. Dobra, to już nie mamy tego. Usuwamy również to. Wszystkie te drzewa również do wycinki, do usunięcia. To też można w sumie, tylko tego nie chciałem. I co teraz się stanie z tym? Podlane, pełne życia. Jak brak zajęcia w zasięgu? Nie rozumiem. Teraz możesz zasadzić drzewa. Wybierz narzędzie, zasadź drzewa i krzewy. O właśnie, zasadź drzewa i krzewy. Brzoza. Sosna. Lecisz na Szczecin, stary. To ma być, kurde, las. Las, wielki las. Żeby było ładnie, o tak. Dobra. Podobnie jak rośliny uprawne, drzewa potrzebują wody, aby rosły, przepraszam. Pamiętaj, aby oznaczyć je do wycinki. Twoja osada jest teraz samowystarczalna. Dopóki płynie woda, rozważ budowę tamy lub umieszczenie większej liczby zbiorników na wodę, aby pomóc twoim bobrom przetrwać suszę. Samouczek pokazał ci podstawy, ale jest o wiele więcej rzeczy, które możesz odkryć na własną rękę. Powodzenia. Super, mamy już tutaj jakieś tam nasze pierwsze sosenki. Sosenki. Dobra. To tak. Desek nie mamy w żaden sposób. Mamy 42 bale drewna. Czy tu już możemy to splejować? Możemy. Brakuje dwóch desek. Jeszcze brakuje dwóch desek, ale poza tym ja bym sobie tutaj zrobił kolejną chatę leśnika. Zapytacie, po co mi to? No właśnie po to, żeby we dwójkę sobie tutaj ogarniali to wszystko. Jak to w ogóle tak 2 na 10 jest zrobione? No dobra, niech będzie na razie. Tu już mamy pełne zbiorniki na wodę. Ja bym sobie zrobił te duże zbiorniki, tylko czego one potrzebują? 120. No nie, tyle to jeszcze nie mamy. Tyle to jeszcze nie mamy. Zaraz sobie to poogarniamy wszystko tutaj. Jak tylko nam zrobią drewniane schodki. No i co, zaczniemy kontynuować robienie tamy nadal. Nadal. Na razie woda tutaj wypływa bez problemu. I to jest wszystko spoko, tylko jest problem taki, że jak zabraknie w jednej chwili wody, no to jesteśmy w tyłku. No i też chciałbym się przenieść tutaj na drugi dystrykt. Tu jest sporo miejsca do budowania i tu bym chciał główną taką osadę stworzyć. Tylko jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Dopiero będziemy musieli się tego nauczyć. Dobra. Drewno. Stanowisko drwala. Można to ogarnąć tu, czy nie bardzo? Nie bardzo. No właśnie, bo nawet jeżeli to zrobimy to w ten sposób, to i tak nam to nie wyjdzie. Musicie mi tutaj ogarnąć o to w ten sposób. Mamy głód. Mamy głód, kochani. Najwyższy priorytet. Chcę tutaj wyrównać farmy. W ogóle tak. To możemy zniszczyć w tej chwili już bez problemu. Gdzie to jest? Tu jest, tu. Tak, zniszczcie. Nie robimy więcej marchewek. Pożywienie. Zasadź rośliny uprawne. Robimy marcheweczki. Tyk. Nawet więcej. Gdzieś tyle. To sobie ładnie rośnie, postęp wzrostu 10% dopiero, ale to nie jest problem. To również ma mieć najwyższy priorytet.
Nie wiem, co oni teraz robią. To już urosło, na szczęście. Bobry mają 19 godzin, jeżeli chodzi o pracę. Spoko. Sporo osób nam dorosło, więc trzeba pomyśleć nad dystryktami, które będą właśnie się składać na jakieś takie pseudoobozy. Tylko tak, po pierwsze, czy my możemy zrobić tutaj schody? Drewniane schody możemy zrobić. Czy jeżeli my zrobimy domostwo w ten sposób, jeżeli zrobimy mu tutaj wejście w ten sposób, czy uda, czy to się nie uda? Macie tyle kłód. Jaki macie problem w tej chwili? Jaki wy macie problem, to ja nie wiem. Tak, zbieranie drewna, stanowisko drwali. Zacznijmy to w ten sposób. Całe pole mamy już rozsiane, więc teraz w końcu będzie jedzonko. Tylko oby nie było jeszcze suszy. Oby nie było suszy. Brak zajęcia w zasięgu. A, was to w ogóle już można tutaj stąd wywalić. Bez problemu. Tak, usuń budynki. Tak. To też nam nie jest potrzebne w żaden sposób. Dotąd bez problemu możemy to usunąć. I niech nam się robią budownicze. Kłody, deski, wszystko jest. Nie wiem, czemu on tutaj tego nie tworzy. Dobra, żarełka mamy sporo. Żarełka mamy sporo. Jeżeli chodzi o zbieranie, to również możemy to ogarnąć bardziej. Czekajcie. Stanowisko zbieraczy. Dobra, tego tutaj nie ogarniemy niestety. Musimy najpierw wyciąć te drzewa. Zetnij drzewa. A, tu już jest zaznaczone, więc luz. No, dom zbudowali, tylko nie ma jeszcze niestety. Nie ma jeszcze desek. Nie wiem, czy nie muszę więcej desek zrobić. O, kolejna susza. Kolejna susza soszą suchą. No i będzie problem. No i będzie problem. Po pierwsze, musimy szybko, ale to na maksa szybko, zrobić tamę. Tama musi być zrobiona tutaj. Najwyższy priorytet. 20 kłód, no ale trudno. Priorytecik ma być najwyższy. Bobry, dawać. Nie ma czasu, chłopy. Mam zaraz jedzenie, padnie. No to już możemy zrobić sobie następne bobry. Do tego. Czyli tak. Usuń to. I usuń to. To również najwyższy priorytet. Wycinali to? Jeszcze nie. No ale to musi być, bo inaczej nam nie będą jagody rosły. 20 godzin, 24 godziny pracy nawet spalniemy. A co mi tam? Pracujecie dzisiaj całą noc. Pracujecie, chłopaki. W to, że wy zrobicie tutaj tamę do końca, to ja nie wierzę zbytnio. No ale cóż, można spróbować. Niech stracę. To też ma być najwyższy priorytet. Najwyższy priorytet. Nie wierzę, że oni zdążą, więc luz. Odseparowany budynek? No to jest ten. No dobra, ale nie macie desek jeszcze niestety. W sumie to też można zrobić na maksa. Róbcie, panowie, róbcie. Więcej może stanowisk? Co wy na to?
Pykniemy to w ten sposób. Więcej drwali, pracujemy, pracujemy. Dobra, ale zróbmy już tak 20, 19 godziny znów. Mało czasu zostało. Na szczęście tu przynajmniej wodę już mamy. Mało, bo mało, ale coś tam jest. Tak, całkowicie zabraknie nam prądu. Nie będziemy mieć w ogóle prądu. Nie, no nie uda im się tego zrobić. Ewidentnie im się nie uda tego zrobić. Mamy tych 200... 200 pożywienia, ale to mało, nadal mało. Bardzo dużo nam schodzi jedzenia w tej chwili. Dobra, zróbcie priorytet jeszcze tutaj na zbieranie. Wyższy. Ale nawet się nie da. Nawet się nie da tego zrobić. Dobra. Ale jakbyśmy zrobili ścieżkę w tą stronę. I tutaj dalibyśmy jeszcze zbieraczy. Pyk. To ma być również wysoki priorytet. Ono wszystko ubumiera. Nie, nie zdążą, nie ma opcji nawet. To zbyt ślamazarni, pół dnia. 3 dni robili jedną kurwa tamę, serio? Te bobry są upośledzone. 24, zapierdzielacie, chłopaki. No nie mówcie, że oni tego nie mogą teraz zrobić, serio? Bezrobotnych dwóch mamy. Tam zbieracze są. Jacyś tam zbieracze są. Dobra, zrobili niby to. No ale i tak tutaj już żadnej kłody nie zrobili. Zobaczmy, jak to wygląda. Nastała susza, no i woda już ucieka. Woda już ucieka, niestety. Susza nas dopadła. No niby są jeszcze jakieś jagody, więc luz. I coś tutaj się wody zatrzymało, ej. Coś tu się woda zatrzymała. No, ale z drugiej strony już nie. Z drugiej strony już niestety nie zatrzymało się nic. Dobra, ale jest tutaj, więc te jagody i nasze farmy mamy w tej chwili, tak powiem, zabezpieczone. Nie mamy prądu, więc to też jest problem. No dobra, woda jest, jedzenie mamy, w miarę mamy wszystko. Jeżeli chodzi o zbieranie drzewa, tutaj jest zrobione. Tutaj też możemy śmiało zrobić. I również to do zbieractwa też idzie. No, też idzie do zbieractwa. No i tu u nas woda jest jakakolwiek, ale jest. No dobra, ta susza nie jest w tej chwili taka potężna, więc luz. Wszystkie nasze boberki jakoś tam żyją sobie. Tylko śpią, kurde, na dworzu, no. O, jak widzicie, działa to tak, jak powinno, więc luz. Jakieś bobry są już. Tu sobie zbierają. Dobra, 50 kłód. Tu już jest max? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Zacznijmy sobie taką tamę jeszcze. I priorytet najwyższy. Musimy sobie ogarnąć jeszcze tych budowniczych. Praca, posterunek tragarzy, domostwa, woda.
179. Możemy zrobić już duży zbiornik na wodę. Wieża irygacyjna. Też spoko. Wodowskaz, nie. Mechaniczna pompa wodna, to też nie. Ule, piekarnia, młyn, grill. Sposób wodny pozwala zatrudniać wyspecjalizowanych rolników, którzy sadzą rośliny uprawne i zbierają wodne plony. Pierwsze słyszę. Kurnia zębatek, papiernia, prasa dukarska, chata leśników. A, to sok i syrop. Warsztat stolarski, metal, moce różne, nauka. Obserwatorium 1000. O, ale to jest fajne. To jest fajne. Teraz na dachu. Ojej, ile to potrzebuje. Nie no, zróbmy sobie... Ale tak to nie wyjdzie, kurde. Tak to nie wyjdzie. Składowanie. Duży magazyn. Skład kłód. Krajobrazy. Grobla. Grobla w sumie spoko się wydaje. Ale i tak na razie bym stwierdził, że... Potrzebujemy mostów. Most wantowy. 10-10. No sporo potrzebuję, nie powiem, sporo. Tutaj by się taki mostek przydał. Nawet stąd tu. Tu zrobiliśmy cały ten dystrykt. Jakoś zairygowalibyśmy wszystko. I by to fajnie wyszło. Jakoś by to fajnie wyszło. No jak z żarełkiem, gospodarstwo wodne, to jest maksymalnie. Dobra, panowie, do roboty. Idźcie spać, póki jeszcze możecie. Macie sporo żarełka. Sporo wody, sporo kłód, wszystko macie w tej chwili, panowie, więc do roboty. Do roboty. Postegrunek tragarzy, w sumie też można by było to pierdyknąć. Niechaj będzie w ten sposób. Chłopaki nadal tu pracują nad tym. Nadal. Ja bym to walnął bardziej w tą stronę. O, w ten sposób. Żeby one się nie blokowały. Nie, ale one w sumie się nie blokują. Ale skróciliśmy przynajmniej sobie trochę delikatnie tą trasę stąd tam. To możemy usunąć. Pyk. I w ten deseń. Kolejna trasa. Pyknięte, robimy dalej. Teraz jak woda podejdzie, to już będziemy mieć tamę zrobioną. Może nie całą, ale przynajmniej po części. Przynajmniej po części, 55% wzrostu, więc jest luz. Więcej tych drwali by się przydało, w szczególności, że mamy bezrobotnych dwóch. Dwóch bezrobotnych, więc luz. Dajemy drewno, stanowisko drwali, pyk, pyk. I niech robią, akurat dwóch będzie, więc luz. Tutaj ten tragarz, nie wiem, czy to jest jako coś, co trzeba zatrudniać, czy nie. Góra wody nam delikatnie już zaczyna brakować, mamy 100 sztuk. Jeszcze niby tu jest, ale... Zobaczymy, czy jak tu się napełni wszystko. No, czy tutaj ta woda... Ej, wody nie ma. O, woda płynie. Pyk, pyk, pyk. Wszystko się znów zazielenia. Płyń, wodo, płyń. Płyń. Ile wlezie. Ale to ładnie wygląda. Serio, tak wszystko się zmienia w jednej chwili. Tyk, wszystko zieloniutkie. I znów mamy prąd. Znów mamy prąd. O, pyk, i tu już się robi powoli.
Czy tu nam w tej chwili tego się rośnie? Ej, rośnie coś. Ta woda idzie do góry. Ta woda idzie do góry. Już chyba opada. Już chyba opada. No, jakby się chłopaki sprężyli, to może na następną suszę już byśmy mieli komplet. Mamy kasztanowce, więc też możemy sobie to bez problemu pozbierać. I to byśmy sobie już zaplanowali wszystko. Bo ewidentnie chcę mieć tutaj swoją główną bazę. Jest tak zabezpieczona ładnie. Porobimy sobie jakieś schodki takie specjalne. Wyrównać terenu raczej nie zdołamy, chyba że się da. No, jakieś wieże irygacyjne i tak dalej, spoko. Jedzonka też mamy sporo. Jak to wygląda? 200 borówek? 200 borówek. No już mamy teraz komplet. Mamy tutaj zbieractwo i tu zbieractwo, więc jakoś to idzie. Ile tu jest tego drewna? 15 sztuk. No, może pierwszą tamę jeszcze na odcinku zrobimy. Ale właśnie to będzie ciekawe, czy jeżeli zrobimy tą tamę tutaj, czy ta woda przestanie tutaj płynąć i tutaj całkowicie się zrobi pustka? No na to by wyglądało. Na to by wyglądało. Dobra, jest kolejne. Tu już na przykład woda w ogóle nie płynie, to widać. I woda tak jakby się delikatnie podnosiła. 5 na 20 już jest. 6 na 20. Bezrobotni 1. No, dlatego, że tego nie zrobili jeszcze. Zaknijcie to na 2. Niech tu chłopaki pracują. Tylko ten mały magazyn tutaj. A, dobra, tu jest jedzenie tylko i wyłącznie składowane. Ja tu w ogóle będę chciał delikatnie pozmieniać wszystkie nasze budynki, ale będę musiał najpierw je wybudować ponownie. Dobra, 18, 20. Zrobione kolejne i robimy dalsze postępy. Coraz mniej tej wody, coraz mniej. Jesteśmy jak prawdziwe bobry. To było w sumie niepotrzebne. Mogliśmy od razu zrobić to w ten sposób. No ale dobra, już to zostawimy. Lecimy z tamą. No i tego żarcia się naprawdę sporo robi. Czemu oni tego nie robią dalej, to już nie wiem. To już nie mam pojęcia. I mamy pierwsze drzewa. Pierwsze drzewoje. Nie, bobry zbierają. Czemu one tutaj to składują? Kurde, to jest błąd. To jest błąd. To jest całkowity błąd z mojej strony. Tylko, kurczę, jak to zrobić? Tu w ogóle już możemy wszystko powycinać. Bo to już nam nie jest w żaden sposób potrzebne. Dobra, wytnijcie to w cholerę. Nie mogę na to patrzeć. Również wytnijcie wszystko. Sami możemy modyfikować mapę. O, prawie skończone. Pyk. 11 sztuk drewna. No to tych bobrów to sporo jest. Również domostwa tutaj możemy pierdyknąć. W ten sposób. I tak, kolejne schodki. Mamy bloki pierwsze postawione w naszych bobrach. Bobrowice małe.
Dwie sztuki i zatrzymujemy przepływ wody. Jeszcze dwie sztuki. No ale tu ewidentnie już ten poziom wody się troszeczkę podniósł. No nadal widzę, że woda płynie. Nadal ta woda płynie. No dobra, widać, że... Ale czekajcie, bo w sumie ta tama tutaj blokuje wodę do poziomu, w którym zaczyna ona się przelewać przez jej szczyt. No właśnie, tu całkowicie blokuje przepływ wody. Całkowicie blokuje przepływ wody. Jakoś tą irygację trzeba byłoby zrobić. Wieża irygacyjna potrzebuje 15 sztuk drewna i 20 sztuk desek. No dobra. Tylko czy ta wieża irygacyjna potrzebuje jakichś pomp, czy coś w tym stylu? To jest dobre pytanie. O. Mam nadzieję, że nie. A jeżeli byśmy walnęli już tutaj w tej chwili, ten dystrykt nowy, gdzie on był? Obrazy, mały magazyn, gospodarstwo, grill, tartak, chata, nic tu nie ma z tych akurat sztuk teraz na dachu, ognisko, ozdoby, pomniki. Hej. O, rogatka dzielnicy. Ale to nie jest to. Też nie. Ej, nie ma tego? Czym jest to rogatka dzielnicy? Właśnie, zróbmy jedną. Zróbmy jedną rogatkę dzielnicy. Ja to miałem. To było tu. I nie da. Pykniemy to. Rozdziera dzielnicę. No dobra, jeżeli to zrobimy w ten sposób. Pyk. Pyk. I na przykład tu zrobimy wieżę irygacyjną, o ile się da. Niekoniecznie jest powiedziane, że się da. Do tej pory się... O, tutaj się dało. To jest niepotrzebne. Wywal to. To też wywalimy i tu damy rogatkę dzielnicy. Ale czy teraz to zadziała tak, jak myślę? A, ta rogatka jest tylko do tej pory. To nie, to już nie zadziała w ten sposób. Jeżeli damy to tak... Rogatkę damy tu. To damy tu. No tu już nie ma nic. Wszystko pięknie, ładnie, tylko jak zrobić to? Dzielnicę na przykład. Jak zrobić dzielnicę? Tutaj nic nie ma o tych dzielnicach. Chyba, że jestem ślepy. Urząd dzielnicy, kurde, jest jak w. Urząd dzielnicy dalibyśmy tutaj, w tym aspekcie. Opa. I tutaj wieżę irygacyjną. Tylko tak, to możemy w tej chwili wywalić, bo jest nam niepotrzebne. Dobrze, że żadnych nie było problemów z tym. I tak, wieżę irygacyjną zrobiłbym tutaj. Zobaczymy, jak to zadziała. Drewno w tej chwili mamy aż nadto. Aż nadto. Krajobraz, podwójna śluza.
Na czym polega ta potrójna na przykład śluza? Nie wiem. Wylewacz wody, pompa wody. No właśnie, na czym to polega? Bo tu nie mam ani żadnych rur, ani nic z tych rzeczy, to po prostu... Dobra, kapuję. Kapuję, o co z tym chodzi. Patrzcie, jeżeli mamy tutaj dzielnicę, ona musi mieć jakieś połączenie z wodą. Każda dzielnica ma swoje, całkowicie swoje pompy i tym podobne. Jeżeli tu zrobimy to w ten sposób, to już w tej chwili nasza woda się będzie utrzymywać na jakimś poziomie. Więc, jeżeli zrobimy to też w ten sposób i tu damy tak, to musimy również zrobić zbiorniki na wodę. Mogą być to zrobione zbiorniki w ten sposób. Cztery duże. I tu już mamy w tej chwili taki duży krajobraz. I teraz bez problemu, jeżeli zrobimy tu chatę leśnika i to wytniemy, to zrobimy sobie kolejne wieże irygacyjne, a nawet jakiś most. Kurde, to jest spoko. Tylko bezrobotnych to my w ogóle nie mamy. Potrzebne nam dzieciaki. Tu coś tam się rodzi. 19. Ale to serio, nie mamy w ogóle ani żadnych bezrobotnych. Robotników nam aż tylu nie potrzeba, dwóch wystarczy. Tylko pytanie, czy tak, teraz możemy zmienić ilość ludzi? Robotnicy 4, migracja populacji. Dzielnica pierwsza. Ej, no serio, nie mamy nic? Serio, nie mamy nic? Może niepotrzebnie zrobiłem to? Jeżeli damy zwykły po prostu ten. To jest 33 minuty prawie odcinka. Moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie w opisie. Boże, zapomniałem się. Dobra, robię dalsze odcinki. Trzymajcie się. Hej, hej.